Czy zdążyła Pani odpocząć przez te wakacje? O, tak. Byłam daleko, było fajnie, było ciepło. Mieszkałam na wsiach, w takim cudownym zadupiu w Grecji, gdzie ja bardzo lubię bywać. To jest moje miejsce na ziemi. Ja tam cudownie odpoczęłam. Jest morze, słońce, niebieskie niebo i oprócz błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba. Pani Kalczyńska również zdradziła, że była w zegoroczne wakacje Grecji. Czy spotkały się Panie? Nie, Ania była gdzie indziej, ale wiem, że Anka, tak jak ja, bardzo lubi Grecję i tam często jeździ. Ja jeżdżę do Grecji od 30 lat i uważam, że to jest moja druga ojczyzna. Ja tam się tak dobrze czuję, tak wiele osób znam, tak wielu mam przyjaciół, że właśnie nie wyobrażam sobie wakacji, żebym chociaż jakiejś części tych wakacji nie spędziła w Grecji. Polecam wszystkim wyjść poza hotel i przestać trzymać się pazurami all inclusive, bo Grecja zaczyna się poza hotelem.